Nowo powstałe ugrupowanie Roberta Biedronia w trasie. Tym razem wiosenny fioletowy bus zawitał do Zielonej Góry. Dzisiaj w naszym mieście odbędzie się konwencja programowa partii. Biedroń po Polsce porusza się ze swoim programem politycznym, będącym tak zwaną umową Biedronia. Według polityka to nowa umowa dla Polski, mająca radykalnie zmienić życie Polek i Polaków. Ja wiem, że Państwo zadajecie dużo pytań dotyczących programu i słusznie, ponieważ uważam, że trzeba pytać o to, jaka jest nasza wizja Polski, Europy, świata. O tym wszystkim będziemy Państwu dzisiaj po raz kolejny, już drugi, opowiadali. A 13 takich spotkań zorganizujemy w całej Polsce i kompleksowo przedstawimy kompleksowy program dla Polski, Europy i świata. Ta broszura, ta książeczka jest zaproszeniem do takiej dyskusji. Robert Biedroń przedstawił też dzisiaj liderkę Wiosny w Zielonej Górze, Anitę Kucharską-Dziedzic, która według lidera partii jest absolutnie gotowa do tego, aby reprezentować mieszkańców miasta w polskim czy europejskim parlamencie. My po prostu jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać o Europie i Polsce, bo my przez wiele lat pracowaliśmy w organizacjach pozarządowych, w samorządzie. Przecież Państwo znacie Anitę. No kto jak nie ona ma reprezentować Polskę, lubuskie w parlamencie, w europarlamencie, ona jest idealnie do tego przygotowana. Anita Kucharska-Dziedzic przedstawiła swoją programową, ramową wizję lubuskiego, zestawioną oczywiście z programem partii. Nie zabrakło w niej między innymi ekologicznych postulatów. Mówimy o tym, że należy przywrócić coś, co było kiedyś charakterystyczne nie tylko dla lubuskiego, ale dla całego kraju, czyli ochrona zieleni, lasów przed wycinką. Mieszkańcy się bardzo mobilizują, żeby bronić Puszczę Białowieską, ale także, żeby bronić Las Piastowski. Dlatego ochrona wielkich terenów leśnych jest jednym z elementów naszego programu. To jest dla nas szalenie ważne. Szczegółowe omówienie poszczególnych punktów programowych Wiosny zarówno dla Polski, jak i województwa lubuskiego politycy zaprezentują podczas konwencji, która odbędzie się w Lubuskim Teatrze. Do zobaczenia.